Dzień dobry, nazywam się Mateusz Walczak. No i czemu wybrałem konserwatorium muzyczne? Testowałem się na to, żeby uczęszczać do tej szkoły z polecenia głównie mojego bardzo dobrego kolegi, którego sobie cenię. No i przez wiele lat wiedziałem o tym, że gra na fortepianie. Wiele mi o tym opowiadał, ale jeszcze ja wtedy nie czułem potrzeby wewnętrznej praktykowania i uczenia się. No i w pewnym momencie ta potrzeba się pojawiła, zapytałem go. Jeszcze raz powtórzę, ponieważ bardzo go sobie cenię. Zapytałem go, gdzie się uczy grać i co to za miejsce, i że mi opowiedział. No więc właściwie on mi opowiedział. Kilka godzin później już rozmawiałem z panią Grażyną Kołodziej przez telefon. Wymienialiśmy się właściwie głównie tym, kim jesteśmy, no bo musieliśmy się najpierw poznać, żeby móc nawiązać jakąś współpracę. No i jestem już tutaj przez ponad rok. Chodzę, ćwiczę sumiennie. Jestem bardzo zadowolony z tego, jakie robię postępy. Nie czuję żadnej presji. Właściwie nie spotkałem się ani razu z sytuacją, w której miałbym się czuć niekomfortowo w związku z tym, że ani czegoś nie umiem, ani że raczkuję właściwie w wieku, w którym jestem, a mam 25 lat niespełna. Więc no, właściwie nie jestem w stanie powiedzieć niczego złego na temat szkoły, do której chodzę, a samo dobro. Bardzo, bardzo mi się podoba to, że jestem traktowany indywidualnie, że pani Grażyna w kontekście uczenia myśli o mnie, czyli Mateuszu, a nie mnie, czyli uczniu jednemu z wielu. To jest naprawdę bardzo, bardzo cenne. Ponadto tak naprawdę oprócz samej gry na fortepianie mogę tutaj w konwersatorium uczyć się także innych cennych życiowych lekcji. To tyle.